Czy ktoś chciałby rozpocząć, znaczy przypomnieć, o czym to rozmawialiśmy na poprzedniej naszej lekcji? Bardzo proszę, ochotniczo. Proszę. Rozważamy temat etapów powrotu Pana Jezusa i rozważamy go dlatego, ponieważ właściwie nie powinno się mówić o czasie powrotu, tylko o czasie obecności, tak, Pana Jezusa, drugiej obecności, ponieważ ten czas, który jest opisany tym słowem paruzja, tak, bo paruzja generalnie nie znaczy przyjście, tylko znaczy obecność. Gdy będę znowu z wami obecny, tak można by to powiedzieć. No ale niektórzy mówią, że no przecież dzień sądu będzie trwał dzień, tak? No to o czym się tutaj mówić? To tam nie ma czasu na jakieś tam obecności, tylko przychodzi i natychmiast jest cała masa rzeczy do zrobienia. No ale właśnie. Jest taka masa rzeczy do zrobienia, że jest fizycznie niemożliwe, żeby to się wszystko zmieściło w jednym literalnym 12 czy 24-godzinnym dniu. No i jeżeli się zwróci uwagę na to, że dzień u Boga jest jako 1000 lat, tak? I że ci, którzy mają królować z Jezusem, mają królować 1000 lat, tak? I mają królować i sądzić. To oni mają właśnie królować i sądzić 1000 lat, tak? I tak dalej. To się nagle okazuje, że jest sporo czasu. No więc interesuje nas temat związany z tą obecnością. Skoro Biblia tak mówi, no to co o tym mówi i w jaki sposób to dzieli? Bo gdy się zaczyna wnikać w różne wersety biblijne i różne kwestie, jakie są związane z tym powrotem, to się okazuje, że do tego czasu powrotu Biblia używa czterech słów: paruzja, epifania, apokalipsa i bazylea. No i teraz, czy to są synonimy, czy jednak niekoniecznie? No i sobie rozważamy tutaj tą kwestię. Zauważyliśmy, że słowo paruzja może inaczej to ujmę. Że te słowa mogą mieć różne zakresy czasowe, tak? Zależnie od tego, że mają różne znaczenia, które są obecne w niektórych wersetach. Że na przykład słowo paruzja, chociaż głównie stosuje się do etapu tej obecności, który inaczej jest nazywany okresem żęcia, czyli wybierania członków kościoła, to czasami jest stosowana do całego okresu żniwa. A to jest dłuższy okres czasu, czyli po tym, jak już ci ostatni członkowie kościoła zostaną popieczętowani na czołach, czyli otrzymają wystarczającą ilość prawdy, która jest im niezbędna do tego, żeby ukończyli swoje to powołanie i wybranie uczynili pewnym, no to oni jeszcze później muszą się skończyć się rozwijać, tak? Jak ktoś w stanie otrzyma jakąś tam ilość prawdy, to jeszcze nie znaczy, że on już ją zapewni i potrafi wprowadzić w życie. I poza tym, jeżeli on dopiero w tym momencie sobie to zapewnił, no to jeszcze jakiś czas musi potrwać, zanim zostanie wypróbowany chociażby. No i tam trwało i to miało tam jeszcze swoje inne rzeczy i to nawet jeszcze o sporej części żeśmy nawet nie mówili, bo to nawet nie było naszym tematem. Ale zauważyliśmy też, że Biblia czasem używa słowa paruzja w znaczeniu całego tysiąclecia, tak? I to zauważyliśmy, że to nie jest niczym dziwnym, ponieważ no, czy to będzie rok przed końcem tysiąclecia, to nie skończy się ta obecność, tak? No. A poza tym, tak swoją drogą, nie wiem, czy o tym mówiliśmy, ale przecież to, że ta paruzja, tak, to tysiącletnie królestwo kończy się z tysiącleciem, to nie znaczy, że Pan Jezus wtedy nas zostawi na pastwę losu, tak, i radźcie sobie sami, tylko wtedy odda królestwo Bogu i Ojcu, tak? I Pan Bóg zostanie tak, jak zawsze był królem i tak dalej, ale Pana Jezusa ustanowił pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, dlatego, że ludzie Bogu nie ufali.
Dlatego to ma być królestwo Chrystusa. Bo ci ludzie, którzy są upadli, nie ufają Bogu, nie wierzą Mu. I dlatego potrzebują tego okresu, w którym królem nie jest bezpośrednio Pan Bóg, tylko muszą dojść do takiego stanu, w którym zaczną temu pełnemu Bogu, że tak powiem, ufać i tak dalej, że to wszystko jest dobrze robione. No i tam można by również o szczegółach mówić. W każdym razie, ostatnio doszliśmy, właśnie zakończyliśmy rozważanie tego, że paruzja może czasami znaczyć w Biblii całe tysiąclecie i zaczęliśmy temat kolejnej części, czy kolejnego słowa, jakie jest używane do określenia właśnie tej wtórnej obecności, Epifania, tak? Epifania, czyli jasne świecenie. I tutaj powolutku zaczynamy ruszać ten temat i będziemy zauważali, chociaż nie wiem, czy to właściwie, no ale no, będziemy zauważali, że ona może być potraktowana jako czynność albo jako okres czasu, tak? I zauważyliśmy do tej pory, że jako okres jest ona drugim w kolejności chronologicznej etapem tej obecności Pana Jezusa. Tak, pierwszym etapem była ta paruzja w sensie stricte, a po niej następuje epifania. Epifania to znaczy objawianie światu, że Jezus jest obecny. No i będziemy sobie tutaj różne rzeczy z tym zauważać. To jasne świecenie. I na czym to polega? Oczywiście już o tym ileś razy mówiliśmy, więc to tam też nic, żadnych tajemnic tutaj specjalnie nie ma, ale skoro taki jest temat, żeby to rozwijać, to będziemy to powolutku sobie rozwijać. No oprócz tego są te słowa apokalipsa, czyli objawienie, czyli tak z takiego punktu, że już to jest objawione, i bazylea, czyli okres królestwa, królowania. Już wtedy, kiedy jest ta najfajniejsza faza, że tak powiem. Tak to mówię. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Ostatnio rozważaliśmy, skupialiśmy się nad tekstem z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału, w wierszach od 21 i 22. Ja odczytam, no, na przykład z Biblii Tysiąclecia. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał, lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Tutaj no, nieprzypadkowo przeczytałem Biblię Tysiąclecia, dlatego że tu jest wyrażenie, że z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Natomiast inne przykłady w większości podają, że dla wybranych ten czas zostanie skrócony. A tutaj z powodu. A z powodu to jest taka myśl, że to może być dla wybranych lub przez wybranych. Bo jak wiemy, że w tym czasie już członkowie ciała Chrystusowego będą działali równocześnie z naszym Panem, który będzie Panem tego, który będzie no, stawał się stopniowo Panem tego Królestwa. No i teraz, czyli że to może być dla wybranych, ale może być również przez wybranych, czyli przez Jezusa i członków Jego ciała, czyli Kościoła Chrystusowego. O tym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu. Teraz zastanowimy się nad prorokiem Daniela, 12 rozdział, 1 wiersz. Czy ktoś ma otwarte? To bardzo proszę.
Proszę. Proszę. Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego. A będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być. Aż do tego czasu, tego mówię, czasu, wyswobodzony będzie lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. Dziękuję. W Biblii Tysiąclecia brzmi on: w owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. No, w Biblii Gdańskiej jest ludu, tutaj narodu, ale wiemy, że chodziło raczej o lud, czyli lud Boży, niż o jakikolwiek naród w obecnym pojęciu naszego. No, naszej nomenklatury. Proszę, czy ktoś chciałby skomentować, albo czy ktoś z innego przekładu chciałby odczytać ten wiersz? Bardzo proszę. Ja mogę przeczytać ze Stronga. Tak, bardzo proszę. Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego, a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu. Tego mówię, czasu wyswobodzony będzie lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z jakiegoś innego przekładu? Tak. I teraz pytanie, o czym mówi ten wiersz? On po części, no wiadomo, koresponduje z tymi z Ewangelii Mateusza. Chociaż mówi o Michale, tak? Owym czasie wystąpi Michał, wielki książę. Proszę. Proszę. To jest Biblia Warszawsko-Praska. Mówi, z owych dni pojawi się Michał. Taka Biblia tysiąclecia, w owych czasach wystąpi Michał. Co to za Michał, nie? No tak. To warto zauważyć. Później ten opiekun, czy ten, że zastawia się. Później ten okres ucisku, którego nie było od początku świata. Tak? A później jeszcze o tym zbawieniu na tej księdze, tak? Także tutaj jest dużo tematów pojedynczych, takich podtematów, którymi można by się zająć. I skoro już zacząłem o tym Michale, to Michał to jest słowo, które po hebrajsku znaczy, który jest jak Bóg, albo ten, który jest jak Bóg. Tak? Innymi słowy, ten, który jest obrazem Boga. A kto jest obrazem Boga? Jezus, przede Jezus. wszystkim Jezus i głowa i ciało. Bo tutaj warto wiedzieć, że słowa w języku hebrajskim mają swoje znaczenie. Tak? I na przykład, czy Izrael to jest ktoś inny niż Jakub? No nie, Izraela, Jakuba Bóg nazwał, odtąd będziesz nazywał się Izrael. Tak, a później czasem jest do niego zwracany jako do Jakuba. No tak. I to nie dlatego, że ktoś się pomylił albo ma jakieś takie dziwne widzimisię, tylko dlatego, że te imiona w języku hebrajskim, one mają znaczenie opisowe. I jak się tak, szczerze mówiąc, tak się wgłębić, to Pan Jezus ma bardzo wiele imion.
Na przykład, jak anioł przyszedł do Marii, tak, zwiastując, że narodzi ci się syn, to co powiedział? Jakim imieniem go nazwiesz? Nazwisz go imieniem Immanuel. I ona go posłuchała i dlatego dał mu na imię Jezus. Tak? To co? Posłuchała, dlaczego nie posłuchała? Przecież miała mu nadać imię Immanuel. Dlatego, że Immanuel znaczy Bóg z nami. Tak? A tutaj jest Jezus. No tak, a Jezus? A Jezus to znaczy? Jehoszua. No. Mi teraz uciekło, no. Jehowa jest Jahwe zbawieniem. jest zbawieniem. Tak, Jahwe jest Jest zbawieniem. zbawieniem. No. No właśnie. Dlatego tutaj to, że tutaj jest mowa o Michale, to nie dlatego, że tutaj jest jakaś dodatkowa osoba albo jakiś inny anioł, tylko dlatego, że będzie ten, który jest taki jak Bóg, który jest obrazem Boga. I dlatego tutaj, gdy jest mowa o tym pojawieniu się, przyjściu, wystąpieniu tego Michała, to jest mowa właśnie o powrocie Pana Jezusa, że kiedy powróci Jezus, tak, wielki książę, ten, który się zastawia za synami, tak, w jaki sposób się zastawia za synami? On jest dla nich usprawiedliwicielem, to co rozważamy na drugiej części, tak? On się zastawia, czyli opiekuje się nimi, usprawiedliwia ich, tak? Ponieważ za nich umarł i, no i będzie ich, że tak powiem, no, ratował. No i nastanie ten czas ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody. To też już o tym mówiliśmy poprzednio, że ten ucisk to nie jest spowodowane tym, że Pan Jezus, jak powraca, to zaczyna uciskać ludzi, bo jest takim sadystą, który ma radość w tym, żeby uciskać ludzi. I to tak, jak jeszcze nigdy dotąd. Tylko dlatego, że Pan Jezus przyszedł ludzi wyzwolić z niewoli, a ten, kto ich trzyma w niewoli, nie chce ich puścić. I ten ucisk to jest na styku tego, że oni są wyzwalani, a tutaj ktoś im nie pozwala wyjść. Tak? Nie pozwala uzyskać tych różnych wolności i tych różnych rzeczy, które Pan Jezus przyszedł im udzielić. Bo jak Pan Jezus na przykład mówi pracownikom, że wy macie prawo do godziwych zarobków za swoją pracę, no to co mówią ci, którzy kierują się zasadami szatana, samolubstwa, tak, i innych rzeczy, a w życiu? Do czego oni mają tutaj? Ja jestem ich panem, tak, właścicielem. Oni mają na mnie pracować, ja mam mieć dobrze. No, oni się buntują i dlatego jest problem. I podobnie jak różne inne grupy ludzi pod różnymi względami zróżnicowane dowiadują się, że mogą mieć jakieś prawa i że mogą być traktowani jak ludzie, to dotychczasowemu władcy nie podoba się to, że jego zasady, które on sobie ustalił tak, żeby mu pasowało, są teraz oto zmieniane. No. A każdy, kto będzie znaleziony w księgach. A w jakich księgach ma być znaleziony? A to jest odniesienie do księgi objawienia, do tego zwoju życia, tak? A kto będzie zapisany w zwoju życia? Ten, kto przestrzega boskiego prawa, tak? To wielka tajemnica, co to jest ta księga życia. No, jeżeli przestrzegasz Bożego prawa, tak? To jest tych tam zapisany. Tyle. No, jeżeli nie, no to możesz jeszcze się tam zapisać, no. Zależy od siebie, czy chcesz. No dobrze, no, nie chciałbym tutaj zabierać braterstwu wiele czasu, także dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? Bardzo proszę. Ten wiersz jest bardzo pojemny i pewnie, że to nie stać nas na to, żeby go tutaj słowo po słowie analizować. Który jest
opiekunem dzieci Twojego ludu, tak? Czy Twojego narodu, w zależności od przekładu. Opiekun synów Twojego ludu. A kto to są ci synowie Twojego, no, ludu pańskiego? Pierworodni, czy No, tak. jakieś. Pierworodni. Czyli, że synowie to są ci zwykle mocniejsi. Jeżeli jest podział na synów i córki, no to córki to zwykle są te delikatniejsze, słabsze. Natomiast synowie to są ci mocniejsi, ci, którzy, no, którzy wyższe, którzy są bliżej, którzy są mocniej i tak dalej, związani ze sprawami pańskimi. Nawiążę lekko do drugiego naszego badania, w którym to mówiliśmy o tym, że miał być zabity baranek z owiec albo z kóz. Nie owieczka obojętnej płci, czy koźlątko, czy kózka, ale to miał być baranek, czyli no, ten męska płeć, czyli ten, kto jest bardziej, bliżej, kto jest mocniej, kto, a więc tam konkretnie chodziło o Jezusa, który właśnie tak był określony. Dalej. Będzie to czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody istnieją, aż do tego czasu. Tu Gabrysiusz wspominał, skąd się ten, co powoduje ten ucisk, tak? Że no, szatan chce mieć kontrolę w dalszym ciągu nad społecznością ludzką, a przychodzi, czy w czasie obecności naszego Pana, Pan mu to uniemożliwia, przeszkadza mu. A czy w jaki, czy, no, w jaki sposób? Czy widzimy to, że jest odbierane to panowanie nad światem? Proszę. Proszę. Ja myślę, że to jest widoczne z tego względu, że coraz większe grupy ludzi, no właśnie, buntują się przeciw takiej niesprawiedliwości. Coraz więcej ludzi widzi tą niesprawiedliwość i to właśnie w jaki sposób są uciskani, co może powiedzmy do danego momentu jeszcze takim nie przeszkadzało, ale właśnie też sporą tutaj kwestię odgrywają media, które no, też mówią ludzi o swoich prawach, o tym, co im się należy, tak? I no, wiadomo, też edukacja i no i no właśnie to wszystko wpływa na to, że ludzie nie chcą być już dłużej ciemiężeni, nie chcą być pod pręgierzem tych, którym się wydaje, że są nad tym wszystkim, ale no, te masy ludzkie już coraz mniej to tolerują i widać to burzenie się tych ludzi, które zmierza właśnie w kierunku jakichś różnych rewolucji, no i później już nawet no, wiemy, że z Pisma Świętego, że to będzie przechodziło w kolejne etapy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, brat Gabryś. A czasem to nawet nie jest takie uczenie wprost. Nie, bo tak, że tak powiem, tak mi przyszedł do głowy taki przykład, że jak ludzie się dowiedzą, że ktoś coś zrobił, tak, to znaczy, że ja też mogę, tak?
Ja też mogę, tak? A dlaczego? Dlaczego ja jestem inny? Czy ja jestem gorszy? Dokładnie. I że komuś tam się udaje, że można i tak dalej, a czasem ludzie są nieświadomi. To jest to, co byliśmy na tej wycieczce w tej twierdzy i tam było pytanie od ludzi, to czemu oni się nie buntowali przeciwko tym bardzo ciężkim warunkom w tym zamku? I przewodnik odpowiada, bo nie wiedzieli, że mogą. Nie wiedzieli, że mogą. A teraz ludzie coraz bardziej wiedzą, że mogą z różnych Tak. tam punktów widzenia. Słyszeli o sądzie pracy w razie czego. A może nie wierzą w sprawiedliwość tak do końca, która się odbywa w tych sądach, ale wiedzą, że są te sądy. I że jak coś, to można pójść do mediów i jest szansa, że media to nagłośnią. I wtedy może jednak się ta sprawiedliwość jakoś tam stanie, bo są przypadki, w których się udaje. A jeszcze czasem można odszkodowanie całkiem duże uzyskać. Więc czasem to nie jest na tej zasadzie, że media uczą ich, że o, takie prawa powinniście mieć. Albo tak jak to się nazywa, ostatnio jest taka wielka afera, że to Google'owe AI, jak prosi się, żeby narysowało jakiś tam obraz, to musi być zróżnicowane etnicznie. Więc jak się prosi na przykład o to, żeby narysowało niemieckich żołnierzy, tak, nazistów, rysuje ich czarnych innych czyli takie zmuszanie do tego, ale ludzie to wykpiwają, bo to widać, że to nie ma związku z rzeczywistością. Ale pod samym wpływem tego ludzie się zastanawiają, tak? Nad granicami, nad tym, co jest sensowne, nad tym, co jest właściwe i te różne rzeczy, bo też to jest tak, jak się czuje, że to idzie takie wahadło, tak? Idzie przesada w jedną stronę, idzie przesada w drugą stronę. I no jak człowiek się dowie, że ma pewne wolności, to w pewnym momencie to jest tak jak dziecko, testuje granice, tak? I chce, i ile może z własnego samolubnego powodu. Tak? No bo skoro mogę tyle, to może mogę jeszcze trochę. No ale później z czasem to następuje Planie. albo lanie, albo samo przemyślenie, że jednak coś jest tutaj nie tak. I taka, no, pewna regulacja występuje. Pytanie dodatkowe. A jakimi, za pomocą jakich narzędzi szatan kontrolował społeczeństwo przez całe wieki? Co było jego narzędziami? Kto był jego pośrednikiem do kontrolowania społeczeństwa? Się może chodzić o Przywódcy, przywódcy, królowie, tak dalej, królowie to są całe. prezydenci. Arystokracja, tak, i kler. Trzech przywódców. Królowie, arystokracja, kler. A czy dzisiaj królowie, arystokracja i kler służą do kontrolowania społeczeństwa? Klary jeszcze próbuje, ale już. Kler, Klary ale to już ostatnie podwigi, już że tak tak powiem, kleru, nie. że oni jeszcze próbują. Autorytet utracili chyba nieodwracalnie. Raczej tak, nawet w Polsce, tak, że tak powiem, klerykalnym kraju jak w Polsce, autorytet kleru właśnie razem z wyborami tam To nawet nie tymi. październikowymi, Nie, to nawet nie no, tymi tak, jeszcze. ale to stopniowo padało, ale to jeszcze trochę to potrwa, tam, ale to już tylko pozory są raczej ich sprawczości. Oni już nie mają sprawczości, już ich sprawczość się skończyła. To jest tak, jak śmieją się niektórzy dziennikarze, ci reportażyści z Kaczyńskiego, że no już nie posłuchała ta posłanka, co wzięła, nie posłuchała. Mandat. Tak, nie posłuchał go ten no,
zatem szefem rolnictwa w Unii Europejskiej. Nie posłuchał go tam jeszcze ktoś i mówią, że jeszcze trochę to kot go przestanie słuchać. Czyli, że stracił sprawczość. Przedtem wszyscy go słuchali. Szatana też. Arystokracja słuchała. No tylko, że nie ma jej. Nie słuchali. Pół Trochę ich. godzinki. No jeszcze, no właśnie, Kler przestaje być słuchany. Czyli szatan traci narzędzia. A czy on z tego powodu jest zadowolony? No nie, no jest wściekły. Ta jego wściekłość, on oczywiście na ich miejsce nie zostaje bezczynny, on przyjmuje sobie następne narzędzia. No, proszę, brat Gadyś. Proszę, znaczy się, może jeszcze tylko tak chciałbym doprecyzować, że te narzędzia szatana w 99,9% to oni nie wiedzą, że są narzędziami szatana. No Oni tak. by nigdy tak nie powiedzieli. No tak. Oni są sługami Bożymi. Tak, bo to posłuszeństwo szatanowi nie polega na tym, że... Albo inaczej. Jakież to zasady ma szatan? Że... Samolubstwem przede wszystkim. Tak, no bo Pan Bóg, tak, Pan Jezus powiedział, że Pan Bóg, na dwa najważniejsze przykazania to jest miłuj Boga z całego serca, myśli, duszy, siły i woli. A bliźniego twego jak Jak siebie siebie samego. samego. Czyli mamy miłować Boga, mamy miłować siebie i mamy miłować bliźnich, tak? Tak jak siebie. No więc jaka jest tutaj trzecia zasada, o której Pan Jezus nie powiedział? No, nie powiedział, że mamy miłować siebie bardziej niż bliźni. Niż Boga i bliźnich. Tak, Miłuj no siebie i. bardziej niż Boga i bliźnich. No więc szatan dla siebie przyjął tą zasadę, że ty masz być w centrum, Tak. tobie ma być dobrze, Ty masz być Bogiem. kosztem wszystkich innych. I to jest taka podstawowa rzecz kontrolna. Jeżeli ty prowadzisz rządy w taki sposób, żeby przede wszystkim samolubnie zaspokajać swoje własne potrzeby oraz tych, którzy w zaspokajaniu tych potrzeb tobie są niezbędni, to ja będę cię promował, bo ty robisz tak jak ja. Szatan też potrafi bardzo błogosławić różnym ludziom. Dopóki oni wykonują, tak, jemu się przydają. I oni to mylą z błogosławieństwem Boga. Bo to nie jest błogosławieństwo Boga, tylko że Boga tego świata. Tak? Różne rzeczy potrafią się dziać dla ich dobra, ponieważ oni promują samolubstwo, tak, i różne inne rzeczy. I jak się tak popatrzy pod tym kątem na różne rzeczy, które są mówione, czy to w reklamach, czy w innych takich, tak, bądź sobą, bądź najważniejszy, tak, To by się to po prostu należy. i różne inne takie rzeczy, to można zmienić trochę punkt widzenia, tak, co to jest. No. Tak w ogóle, to jak się zastanawiamy już nad szatanem, to zastanówmy się, że popatrzcie, że szatanowi wcale nie zależy na tym, żeby rodzaj ludzki na stałe ginął. Tak, nie chce zniszczenia rodzaju ludzkiego. No bo kim będzie władał? On chce tylko rządzić tak jak Bóg. Chce być równym Bogu, żeby mieć taką władzę, jak Bóg ma. Mieć prawo odecydowania, komu dać błogosławieństwo, komu to błogosławieństwo odebrać i różne takie inne rzeczy. Nie chcę w to jakoś tam długo wchodzić. A tym bardziej, że brat Piotr podnosi rękę, więc ja dziękuję. Bardzo proszę, bracie Piotrze. Właśnie można zauważyć teraz, jak często ludzie z kościoła uważają, że Bóg im błogosławi, jak mają dobrą pracę i zajmują się tą pracą na okrągło, nie? Od rana do wieczora mają pełno korzyści z tego, nie? Ale nie mają czasu na to, żeby się zastanowić nad rzeczami z Biblii, żeby
żeby nawet przyjść do zboru, żeby cokolwiek zrobić dla Boga, są cały czas zajęci, ale mówią uparcie, że to Bóg im błogosławi, że mają tak dobrze teraz, że ich stać na to, na tamto, że to od Boga jest. A to jest bardzo sprytny przekręt Szaraka i on doskonale wie, że w ten sposób odsunie ludzi od interesowania się o, tak jak Jezus powiedział, szukajcie mnie, szukajcie mnie. A on mówi, że nie szukajcie, ja wam dam coś lepszego. Macie pracę i będziecie mieli dobrze tu na świecie. Dobrze wam będzie, nie? Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę. Proszę. Znaczy, bo samousług to jest tylko jeden z tych narzędzi, nie? Jest to takie, które można dosyć łatwo zauważyć, ale jak się tak zastanawia nad wrogami ludu izraelskiego, którzy przedstawiają wrogów ludu Bożego, no to samolubstwo to był tylko jeden z tych wrogów, tak? I to wcale nie najważniejszy, bo na przykład Filistyni byli zdecydowanie częściej obecnym w życiu Izraelitów wrogiem, tak? A Filistyni przedstawiają sekciarstwo, tak? Sekciarstwo, czyli moje jest to właściwe, tak? I żadne inne już nie. Tak? Mój wódz, moja grupa, mój kościół, mój zbór, moje cokolwiek, tak? A wszyscy inni są B i tak dalej. Aha, bo nie chcę coś przerywać. Dobrze, dobrze. Ale zapomnij, więc mów. To znaczy, a jacy są dwaj najwięksi wrogowie chrześcijaństwa? Dwóch największych, bo to ich jest wielu, ale dwóch największych. No mów, bo Sekciarstwo i klerykalizm. klerykaista. Dwaj najwięksi wrogowie, zabójcy ludu Bożego. Sekciarstwo i klerykalizm. No to tak tylko, przepraszam, że cię Nie, słusznie. przerwałem. Bo sekciarstwo to jeden z tych wrogów. Klerykalizm, czyli to, że tylko wybrana grupa ludzi ma przewodnictwo od Boga, tak? I to oni są Prawo. tymi, którzy te religijne prawa dają. To jest kolejny olbrzymi problem dla ludu Bożego. Jest Ben Ammi, tak? Czyli Ammonici, czyli autorytaryzm z ojca. To autorytarna władza, która nie życzy sobie żadnych dyskusji. No i tam jeszcze jest ileś. Ja tam do Jest końca bardzo wielu nie pamiętam. wrogów. Lud Boży ma wielu wrogów, ale ci dwaj są najsilniejsi. Najbardziej rośli i postawni, mają dobrą broń. No i w różnych okresach, jak się rozważa tych różnych wrogów ludu Bożego, to tam bardzo różne rzeczy, tak? Ja ostatnio czytałem sobie artykuł o Gedeonie, który poszedł na walkę i miał pokonać Oreba i Zeba, tak? Czyli nauki o świadomości umarłych, tak? Przytomności umarłych i o wiecznych mękach. No i to jakiś czas temu zostało, że tak powiem, dokonane. Teraz już bardzo mało kto wierzy w te rzeczy, a to były błędy, którymi szatan kontrolował przez całe wieki społeczeństwo. No tak. No bo jeśli ci umarli są świadomi, tak, i są męczeni, a ty możesz ich z tego wyzwolić, tak? To dlaczego tego nie robisz? Tak, więc dawaj nam pieniądze, a poza tym to my kontrolujemy, tak? Czy ktoś wyjdzie z tego piekła, czy też nie, znaczy wyjdzie z czyśćca, czy nie wyjdzie z tego czyśćca. Więc jego męczarnię my kontrolujemy. Więc to my mamy tą władzę wypuszczania i wpuszczania, kontrolowania, czy ten będzie dłużej, czy krócej. Oczywiście to nie było niewyrażone, ale to był sposób na utrzymywanie ludzi w pogaństwie i strachu cały czas. No i tak dalej są ci wrogowie. Dziękuję. Dziękuję. Asia, czy ktoś chciałby jeszcze do tego się odnieść, to bardzo proszę. Nie, to przechodzimy dalej, bo jeden wiersz do rozważenia na jedno badanie to jest trochę mało. I dlatego przejdziemy teraz do Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, wiersze 26 do 32. Ewangelia Łukasza. Zobaczmy.
17, 23, 6, 30. Ewangelia Łukasza, tak, 17 rozdział i 26 do 32. Czy ktoś chciałby odczytać? Bardzo proszę. Ja ze Strąga może przeczytam. Bardzo proszę. Który to jest? 17? 17 rozdział Ewangelii Łukasza. I A jak wiersze. było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia i przyszedł potop, a wytracił wszystkich. Także też jako się działo za dni Lotowych. Jedli, pili, kupywali, sprzedawali, szczepili, budowali. Ale dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł jako deszcz ogień z siarką z nieba i wytracił. Tak ci też będzie w on dzień, którego się Syn Człowieczy objawi. Onegoż dnia byliby kto na dachu, a naczynia jego w domu, niech nie zstępuje, aby je zabrał. A kto na roli, niech się także nie wraca do tego, co jest poza. Pozad. A 32, tak? Jeszcze jeden. 32, tak. Pamiętajcie na żonę Lotową. No, obróciła się. No właśnie, i teraz co ta żona Lotowa ma do tego poprzedniego wiersza? No ale tak ogólnie. Czy ktoś chciałby jeszcze z innego przekładu? Ten Strong jest bardzo dobry, to jest. Podobnie jest Tak, dokładnie. dobrze, no więc nie będziemy zabierali czasu, a więc ochotniczo, bardzo proszę, ochotniczo. Znaczy, mi się wydaje, że to jest tak, jak ludzie, którzy się rodzą teraz, małe dzieci, powiedzmy, nie? Które się rodzą, dzieci, one się rodzą w takich sytuacjach, w jakich się rodzą, w takich charakterach swoich rodziców, w takim krajobrazie politycznym, we wszystkim tym, co jest tutaj na świecie, i oni wchodzą w to, co jest, chociaż wiadomo, że to już jest złe, nie? Wiemy, że tak 20, 30, 40 lat temu nikt nie postępował, ale teraz już ludzie tak postępują. I dla zwyczajnego człowieka, który urodzi się w tym, dla niego ten grzech, który będzie tutaj, będzie zupełnie zwyczajnym życiem. Taki człowiek nie zdający sobie kompletnie sprawy, jak bardzo moralnie upadły jest świat, i dla niego to będzie zwykły, normalny dzień. Wszystko funkcjonuje normalnie, jest przecież wszystko dobrze, jest okej, okay, ale nagle przyjdzie Pan. Przyjdzie Pan i to wszystko przemieni, nie? A żona Lota po prostu, ja to rozumiem tak, że ona jakby zatęskniła za tym, jakby jej się wydawało, nie wiem, co ją pociągnęło do tego, żeby zobaczyć, skoro miała przykaz, żeby się nie oglądać, co ją pociągnęło do tego, żeby zobaczyć jeszcze ostatni raz, czy bo chyba nie sama ekscytacja, żeby zobaczyć ten ogień, nie? Tylko zobaczyć, coś innego zobaczyć. Tu chodzi bardziej chyba o to, że ona zatęskniła może za tym życiem jakoś. Coś w tym rodzaju, ja to tak rozumiem, nie? Dziękuję. Kto jeszcze? Proszę, proszę, Gabryś. Jeszcze sądzę, że to jest. Tylko nie wiem, czemu. Jak mnie będzie słychać? Dobrze mnie słychać? Dobrze, dobrze. No więc moje myśli są takie, że ten werset mówi o tym, że podobnie jak było ze dni Noego, kiedy Noe budował tą arkę, wszyscy ci, którzy widzieli, że on buduje arkę, jakoś to ich nie zastanawiało nad tym, dlaczego on tą arkę buduje, a wręcz odwrotnie, oni wywoływały to u nich jakiś śmiech czy drwiny, że wody nie ma, a on buduje arkę. Tak będzie i teraz. Cały świat nie zwraca uwagi na te wszystkie rzeczy, które się dzieją, przechodzi obok tego wszystkiego. I dopiero wtedy, kiedy ucisk będzie na tyle mocny, że ich dotknie, oni dopiero wtedy zorientują się, że znaczy się zwrócą na to uwagę konkretnie.
Bo w tej chwili to oni żyją, każdy żyje swoim życiem, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Bel Gabryś. Proszę. Więc tutaj jeszcze w tych historiach i tak dalej, jedną rzeczą, która jest taka bardzo wspólna, jest to, że ci, którzy tam byli, oni się nie spodziewali, tak? I to różne rzeczy się działy, a oni nie zwracali na nie uwagi. I podobnie jak Pan A dlaczego Jezus. nie zwracali uwagi na nie? No to już tutaj Batez odpowiedzieli, że, no, że tak powiem, były dla nich takie normalne, tak? No, po prostu byli tak zajęci Tak. swoim życiem, swoją codziennością, że nie mieli czasu na takie rzeczy. Tak. I tutaj podobnie. Jak Pan Jezus się objawia, to oni dalej go nie widzą, tak? I to jest między innymi jeden z powodów, tak jak rozważaliśmy, że no, o sposobie powrotu Pana Jezusa, że on jest niewidzialny. Ludzie mają inne spodziewania niż rzeczywistość. Tak jak Żydzi spodziewali się, że jak Mesjasz przyjdzie, to on będzie wielkim wyzwolicielem, który wyzwoli spośród z tej niewoli rzymskiej i oni staną się głównym narodem na świecie. A przychodzi Jezus z 12 tylko zwolennikami, nie ma żadnej armii, nie ma nic, nie można iść za takim kimś. Tak, zupełnie ich oczekiwań nie spełnią. I podobnie tutaj odnośnie ludzkości. I tutaj jest ten przypadek tej gotującej się żaby, która została wrzucona do wody zimnej i ona nie czuje, że się zmienia. I ten Lot, gdy wychodzi z Sodomy, tak, to tego dnia, znaczy tak w ogóle, to tutaj temu Lotowi i tak dalej jest powiedziane, żeby zawierał wszystko. Bierz rzeczy inne takie i wychodź. I tych, którzy będą chcieli z tobą wyjść. No tylko, że on zwleka, zwleka, zwleka. Przychodzi ranek i ci aniołowie muszą go na siłę. Teraz już nie ma czasu na branie twoich rzeczy. Teraz ucieka, jeśli chcesz zachować życie. No i ta żona Lota, to tak jak też już brat Piotr mówił, ona tęskniła za tym, co zostawili, bo przecież tam był dom, tam był ich majątek, tam byli ludzie, których znał, tam była normalność, codzienność. A to było szokiem, że oni mają nagle uciekać. Nie przyzwyczaili swoje myśli do tego, że ich tu w ogóle nie powinno być i tak dalej. Ja tu mam jeszcze więcej do powiedzenia, ale siostra Marcjanna też podniosła rękę, więc dziękuję. Bardzo proszę, siostro Marcjanno, ja nie widzę ciebie, ale wierzę Gabrysiowi na słowo. Takie same podobne mam myśli, tylko właśnie chciałam dodać z tym właśnie, jeśli kto będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, że mi się to kojarzy, że no, ci, którzy weszli na ten dach, to jednak ci, którzy coś wcześniej zauważyli, być może właśnie jest to już nawet lud Boży. Może to jest takie ostrzeżenie, żeby właśnie cały czas być przygotowanym, pamiętać o tym, żeby się nie odwrócić, żeby nie tęsknić tak za rzeczami jakby materialnymi, tylko tak jak rozmawialiśmy, że to życie nie jest cenne to tutaj na ziemi, tylko właśnie cały czas jakby myślami być już w tym nowym świecie, w Królestwie Bożym. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście korci mnie, żeby zahaczyć o tą warstwę typiczną tych rzeczy, ale chyba nie, bo to Jeśli nie, to ja chcę jeszcze jedną tak, rzecz. no to bardzo proszę. Chyba nie będziemy zahaczali warstwę typiczną, bo to by za dużo czasu nam zabrało, a jeszcze tam to są dwa wiersze do przeanalizowania, które też chciałbym to dzisiaj. Dobrze, to tylko to, co jeszcze siostra Marcina powiedziała odnośnie tego dachu, pola i tak dalej. To nie będzie warstwa typiczna, tylko symboliczna. No. Że na dachu, czyli na publicznie eksponowanym miejscu, tak? A jego rzeczy w domu. Co to za dom? No znowu, że tak powiem, jakiś. Dom społeczeństwa Tak. ludzkiego.
I o tutaj jest mowa o tym, tam było społeczeństwo Zadninoego, społeczeństwo Zadnilota, czyli tam było miasto religijne, a miasto wiemy, że to jest rząd religijny i tak dalej, też społeczeństwo. I ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, tak? Czyli w tej społeczności, w jakiej był. To niech nie schodzi, żeby je zabrać. Kto był na polu? Pole to jest rola, czyli miejsce pracy, tak? Pole to jest świat, na który trzeba uprawiać. Czyli jeśli ktoś głosi Ewangelię i zauważy, że jest to już się nie wraca do tej społeczności, w której żeś był. Oni, że tak powiem, oni mają inne ideały, oni chcą trwać tam, gdzie są, a ty widzisz to, ten czas, to tak. Tym bardziej, że tutaj jest problem, taki problem, że zbliża się czas ucisku i ludzie o tym wiedzą. A mają uciekać gdzie? Mają uciekać w góry. A góry to jest symbol Królestwa Bożego, czyli że mają się zajmować rzeczami związanymi z Królestwem Bożym, a nie wracać do zajmowania się tego pomyślności obecnego swojego własnego środowiska czy swojej własnej grupy religijnej. Jak byłeś tam, gdzie byłeś i budowałeś tą społeczność, te rzeczy, no to dobrze, bo to był taki czas, że ty się rozwijałeś tam, gdzie się rozwijasz, i tak dalej. Ale jak przychodzi co do czego, to ty idź za Jezusem, tak? Tam gdzie jest. I rób tą pracę, którą masz do wykonania. No. I tutaj obie te jeszcze sytuacje, które tutaj były, czyli że potop, to był koniec Starego Świata, można tak powiedzieć, tak? I tam był potop. Potop był zrobiony z wody. Tak? A woda to prawda. Czyli z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że prawdą został zniszczony na temat pewnej części. Jak to się nazywa, ten pierwszy świat, czyli świat, w którym aniołowie byli tymi, którzy, jak mówi apostoł Piotr, że słowo aniołów, które było powiedziane, było pewne, tak? Oni stanowili te religijne niebiosa tych przewodników, zakończył się, bo przyszła pewna prawda, że oni nie są w stanie tego dobrze rządzić i doprowadzić ludzi z powrotem do doskonałości. Tak? Już się do tego ograniczając. A Sodoma i Gomora, to, że tak powiem, nawet wszyscy czujemy i jakoś tam bardzo nie trzeba mówić, że to opisuje nasz świat, tak? Który jest pogrążony w degeneracji olbrzymiej i tak dalej. A tym bardziej, że Sodoma i Gomora to one nie leżały byle gdzie, tylko w miejscu, które było bardzo urodzajne. Tak? To była ta dolina, która była Która wyglądała jak ogród pański, czyli i bez wrogów, bez tak. niczego, także byli wielce bogaci, spokojni, nie mieli tam żadnych. Jak ostatnia Europa albo Ameryka obecnie, bo że Afryka czy Azja mogą tylko popatrzeć z zewnątrz i pozazdrościć, próbować się tam dostać. No dobrze, to nie chcę zabierać więcej czasu. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. No tak. Mamy jeszcze 21 rozdział Ewangelii Mateusza. 21 rozdział i wiersze Ewangelii Łukasza oczywiście i wiersze 25 i 26. Ochotniczo, kto by chciał odczytać? Proszę. Proszę. Te będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały. Tak ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem moce niebieskie poruszą się. Dziękuję. I ochotniczo do tego tekstu, czy ktoś chciałby odnieść się, bardzo proszę.
Proszę, Proszę. więc tak jak wcześniej mówiliśmy, to nie jest mowa o literalnych zjawiskach, tak? W literaturze różnej, jak to się nazywa, są wskazania, że oprócz tego były takie literalne zjawiska, tak w tym, no, ale nie chcę w to wchodzić, bo i tak główna treść tego wersetu nie jest literalna, tylko jest symboliczna. Przed chwilą nawet mówiliśmy o tych religijnych niebiosach, tak? Czyli tych głównych światłach religijnych, czyli tych, którzy są no, głównymi nauczycielami religijnymi w różnych społeczeństwach. A wzburzone morze to są ludzie, którzy są niepowstrzymani w dążeniu do swoich własnych celów, tak? Tak, obecnie rolnicy. Na przykład teraz rolnicy są falą morza, która, że Tak, tak powiem, uderza w tej uderza chwili. i kruszy różne rzeczy. Także to widać te różne rzeczy. Wystąpią niezwykłe zjawiska, tak? Albo znaki. Jakiś czas temu w Dąbrowie Górniczej było bardzo ciekawe zdarzenie. Wystarczy powiedzieć o tym i każdy o tym wie, tak? Ja nie muszę. Ale było to na tyle symptomatyczne, że teraz każdy w Polsce wie, co tam się działo na tej parafii w Dąbrowie Górniczej. I ludzie sobie z tego wręcz cały czas kpiny robią. To już minęło jakiś czas, a cały czas są, że tak powiem, odniesienia do tego, co tam się działo. I jak to tam, że tak powiem, różne rzeczy. I to absolutnie rujnuje ich autorytet i tak dalej. A oprócz tego, no będzie jest ten czas. Czy narody są teraz w lęku i w bezradności? Myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Czują, że siedzimy na beczce prochu, tu nam z każdej strony zagrożenie. I to nawet teraz nie dość, że z fizycznych tych rzeczy, ale nawet to, o czym powiedzieliśmy ciut wcześniej, AI się pojawiło. I teraz nowe grupy zawodowe, które do tej pory czuły się jak że tak powiem, jak tłuste koty, tak? Czyli informatycy, programiści. Chcesz być w przyszłości? No bądź informatykiem, oni zawsze będą potrzebni. Jedno narzędzie się pokazało, okazuje się, że już nie. Szef firmy, która się zajmuje sztuczną inteligencją, poleca ludziom, żeby no to takie bardziej miękkie umiejętności, ogólnikami bądźcie. Ja uważam, będzie robiła za was sztuczna inteligencja. I ci ludzie tam patrzą, mówią, tyle lat życia i tak dalej. Kosmiczne zarobki, a teraz głupi robot, który się wcale nie napracuje. Jak stryknięcie palcami na niego będzie to, co dla nas było takie trudne. I jeszcze błędów tyle nie narobi. Lęk, bezradność. Zobaczcie, kto może sprawić teraz na przykład, że Polacy zaczną być wspólnotą, żeby pogodzić zwaśnione strony między zwolennikami tego a tego. No, nie ma takiej możliwości. Bezradność. Tak? Proponują, żeby rozdzielić Polskę, no, podzielić Polskę i zostawić sobie Po numery. granicy Wisły, z grubsza tak się mówi, że po granicy Wisły, bo tak, po tamtej stronie Wisły to bardziej ci, a po tej stronie to bardziej tamci. No i tak dalej. Jest bezradność na bardzo wielu polach. Tak? Nie ma. Co by nie zrobił, mozoli się, mozoli się, mozoli się i tak niewiele z tego wynika. Tak? Sizyfowa praca. Zobaczmy nie wiem, w edukacji, tak? Ile tych reform było? Która z nich przyniosła dobre skutki, jakieś stałe? Przychodzi następny rząd, trzeba reformować edukację. Służba zdrowia. Lepiej? Gdzieś pożary się gasi, ale widać, że systemowo to pada. Jak nie chorujesz, to lepiej. Lasy. No, w każdej dziedzinie, gdzie by nie zajrzeć, tam jest źle, coraz gorzej i sobie nie radzimy. I ludzie nie poddają się tylko dlatego, że nie zwracają uwagi na wszystko, bo to się nie da. Nie da się. Zamknij się w swojej własnej lokalnej bańce i to by może być dobrze, powiedzmy. Nie dotyczą mnie tam te problemy, te inne.
dotyczą cię inne. I falę samobójstw, różnych innych rzeczy, to jest. A jeszcze ostatnio co było? No pandemia była. Tak. Tak? I psychologowie alarmują, że olbrzymia fala problemów psychicznych z tym związanych. Także pod najróżniejszymi względami jest źle. Także widać, że ten ucisk trwa, jest w całej mocy i mówię, ludzie tylko trwają, po prostu jak ta gotowana żaba, która przyzwyczaiła się do tych warunków i po prostu trwa. Jakoś próbuje przeżyć kolejne dni. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby odnieść się do myśli w tym wierszu zawartych? To bardzo proszę. Proszę, bo o Proszę. jednej rzeczy cały czas zapominam, mówiąc to, że te rzeczy to jest manifestacja Chrystusa, to jest ta Epifania. Że On przychodzi, tak, i że pokazuje ludziom, że to, żeście do tej pory żyli, to nie jest na właściwych podstawach. I to ludzie powinni zauważyć, że te rzeczy się dzieją. Nie dlatego, że to, czy że tamto, tylko dlatego, że Jezus jest obecny i że niszczy imperium szatana. Że to jest niszczenie tego imperium, które nie ma tych właściwych podstaw. I no ale ludzie nie chcą tego widzieć. A tym bardziej, że im się tego nie mówi, tak? Są różne inne diagnozy, ale nie mówi się im, że to jest dlatego, że Jezus jest ponownie obecny i że niszczy to królestwo szatana. Więc żeby się nie martwili, bo tak ma być, tak? To, że to królestwo szatana jest niszczone, to dobrze. Że te instytucje rozpadają, to dobrze, tak? Że ci różne autorytety tracą swój autorytet, to dobrze. Bo oni nigdy nie powinni mieć tego autorytetu. I Pan Jezus pokazuje kolejne rzeczy, które się nie nadają, że tego być nie może. I po kolei to usuwa. Dziękuję. Dziękuję. Brat Piotr, na się rękę. Proszę, bracie Piotrze. Znaczy, ja tutaj nie zamieniałbym, przynajmniej ja nie zamieniam tego wzburzonego morza. Dla mnie wzburzone morze to będą tsunami, będą zalewane części ziemi, ludzie będą na to patrzeć, będzie im zabierany cały dobytek. To będą te właśnie klęski żywiołów wszystkie, które będą ogarniać cały świat i mimo tego wszystkiego ludzie będą jeszcze będą bluźnić Bogu, jeszcze będą zatwardziali w swoich sercach, widząc, co się dzieje, nie? Dziękuję. No tak. Oczywiście znaczy przyglądamy się w takiej temu w tej warstwie literalnej i symbolicznej. I widzimy, jak sprawy tego rozjaśniania obecności naszego Pana nabierają tempa. Duża część społeczeństwa czeka, no kiedy to się wreszcie uspokoi, żeby można było żyć spokojnie, zajmować się tym sadzeniem, budowaniem i nie, to już było. To już było, to już, jak to Czesi mówią, to sine vrati. No tak to jest. Cały czas nabiera tempa. Jeżeli skończy się problem z jakąś częścią jedną, to zaczyna się automatycznie gdzieś w innym miejscu z drugą częścią.
I to się nasila. Czyli to tak jak fala morska, jak jest zburzona przy dużym wietrze, to ona cały czas rozbija się o ten brzeg morski i ona tam ciągle podmywa, podmywa, podmywa. I no, dzieje się to, co się ma dziać, a nasz pan w kilku co najmniej miejscach pokazał, że te zbuntowane masy ludzkie to działają właśnie tak jak ta fala morska, czyli cały czas atakują, jedna za drugą, jedna się właśnie opadła, kończy, to już druga nadchodzi, nadciąga i nie ma uspokojenia. Ale te różne fizyczne rzeczy, w tym było i w Fukushimie, i Tak, inne rzeczy, też są takie, oczywiście, jak zupełnie najbardziej. jedne i drugie. Tak? Znaczy, nie wyklucza literalnie. Jedno drugiego nie wyklucza i wręcz to współdziała, tylko że no, tak, mamy takie odczucie, no, w tej Fukushimie to się zdarzyło, to było raz tam tyle lat, przedtem nie było nic, no teraz też nie ma, już tam nawet ludzie ryby jedzą stamtąd, no to jest dobrze. Ale w tej warstwie symbolicznej, no to sprawa jest znacznie poważniejsza, bo tutaj jest ciągły, tu niby w tej dostatniej Europie, rolnicy po drugiej stronie Europy czy Azji, no to z kolei wojna. Wszędzie są jakieś problemy. W Ameryce najbardziej dostatniej, no, granice są tak oblegane, że nie są sobie w stanie z tym poradzić. Nie są w stanie zaakceptować tylu przybyszy z zewnątrz i to jest dla nich już no, no, potworny problem. Oprócz tego, no, różne problemy światowe, które no, zbiegają się i powodują to, że ludzie zaczynają drętwieć, myśląc o dniu jutrzejszym. A jak tu będzie żyć? W co to się rozwinie? Strach. W kilku księgach biblijnych pisze, że pokonani są, że nie są poko że pokonani są, ale nie mieczem. A czym są pokonani? Strachem. Strachem są pokonani. Tak w ogóle strach to też jest jeden z wrogów ludobójstwa, ale to jest No, inny strach. tak. Dobrze, czy jeszcze ktoś jakieś myśli do tego, jeżeli nie widzę, nie słyszę? To na tym będziemy kończyli. Z tej lekcji życzę błogosławieństwa Bożego. Dziękujemy. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.